witam. Dzisiaj jesteśmy znowu na polu. Tym razem w bardziej znanej lokalizacji. Ci, którzy byli, na pewno poznają miejsce. I szukamy ametystów, agatów i kwarców. Za moment pokażę, co przede mną leży, co przed chwilą udało się dostrzec. Dla niewprawnego oka tak naprawdę nic tutaj nie ma, ale trzeba się dobrze przyjrzeć. I widzimy tutaj jakiś kryształ. Go podnoszę. Co my tutaj mamy? O, ametyst. Myślałem, że zwykły kryształek kwarcu. A tu ametyścik. Brudny. Ale fajny. Przed chwilką właśnie taki kawałek wyszedł agatu. Z tej strony wygląda nieciekawie, ale to już ładnie widać. Po wypolerowaniu będzie naprawdę fajnie wygląda. Tak, przed chwilą coś naprawdę niespodziewanego. Już pokazuję. Taki agacik ładny. Po przeszlifowaniu będzie piękny, ale to nie wszystko. Z drugiej strony cudo. Dosłownie z centymetr wystawał tylko z ziemi. Po tym właśnie świecącym kawałku stwierdziłem, że to wyciągnę. I uwaga, mamy coś takiego. Cudowny jest, naprawdę. Nie spodziewałem się tutaj takiego fajnego okazu. Dodam zdjęcie. Tak, szukamy. Samych kwarców teraz. O, proszę. Leżą na wierzchu. Tak wygląda właśnie szukanie po polach. Krok za krokiem. Jak już coś wyjdzie, trzeba się zatrzymać i porozglądać dookoła, bo być może będzie coś następnego. Akurat nie. To też nie. Teraz fajnie akurat słońce świeci pod kątem. To jak leżą na wierzchu, po prostu prześwituje przez nie światło. Jest łatwiej je zobaczyć. Chociaż przyznam, że dzisiaj mi nie idzie za bardzo. Ale tutaj mamy kolejny kryształ.
krok za krokiem, czasami trzeba się zatrzymać, dobrze poobserwować, łatwo można przegapić. To jest zwykły kwarc. Spróbuję go pokazać. Tak, to też jest kryształ. Bardzo malutki, ale jest. Do kieszeni. Chwila na rozejrzenie się dookoła. Czekaj, żeśmy nie przegapili. Chyba żeśmy przegapili. Tak, kolejny kryształ. No tutaj takie maleństwo całkowicie, to już nie ma sensu tego brać. Zwracamy uwagę na wszystko, co jest białe, przezroczyste. Tu jeszcze są czerwone agaty, także na agaty też trzeba zwracać uwagę. Chociaż nie ma ich tak dużo, jakby się mogło wydawać, jakby się chciało, żeby było. Ale zawsze coś tam można znaleźć. Zwykły kwarc. Tak to wygląda. Dużo czasu, dużo chodzenia, teraz już po prostu plecy bolą od tego, ale jak chce się znaleźć coś fajnego, no to niestety trzeba się nachodzić. Takiego kolegę jeszcze znaleźliśmy na drodze. Przytulił się do ręki, bo ręka ciepła, a na zewnątrz troszeczkę zimno jednak już jest. Zależy, z której strony się na niego patrzy, jest zielony albo niebieski. Staram się to pokazać. Z tej perspektywy już się wydaje niebieski. Z tej już zielony. Fajne.
Słońce już pomału zachodzi. Zrobiło się zimno. Zaczęło wiać, a więc kończymy dzisiejszą przygodę takimi oto zbiorami. Tutaj na ręku Sara trzyma kwarce plus ametysty. Nie są jakieś wybitnie kolorowe te ametysty, ale są. Tutaj zbiory Leo, agaty, kwarce. I muszę pokazać, po prostu muszę pokazać, bo to jest mistrzostwo świata. Kwarc dymny z ametystem. Kolorek będzie widać dobrze. Jest połysk. Po prostu wielki, wspaniały dymniak z ametystem. Agaty. Ten po przecięciu będzie piękny, po wypolerowaniu. No i tutaj cała masa szczeliniaków. Plus oczywiście kwarc. I w woreczku jeszcze dodatkowo do wyczyszczenia jakieś małe szczoteczki. Wszystkiego tutaj jest dzisiaj dość obficie. Po wymyciu oczywiście wstawię jakieś fotki z opisem, tak żeby każdy mógł sobie zobaczyć, co to jest, jak wygląda. Widoczki mamy, kończymy przygodę i jak zwykle, jak się filmik podobał, łapka do góry, subskrypcja i do następnego, trzymajcie się.